Zemsta Fantastyczna komedia Aleksandra Fredyla. Ale oczywiście fantastyczna w tym sensie, że bardzo zabawna, bo ona jest jak najbardziej realna i dotyczy szlachty sarmackiej, moi drodzy, w pewnym okresie naszego kraju, w okresie staropolskim. No ale proszę Państwa, przejdźmy do rzeczy. Mamy dwóch zwaśnionych sąsiadów: Cześnika o nazwisku Raptusiewicz i Rejenta o nazwisku Milczek. Raptusiewicz to tak naprawdę od raptowności, czyli od takiego bardzo gwałtownego charakteru. Otóż dwaj panowie, Mieszkają w dwóch częściach tego samego zamku i są ze sobą skłóceni. A tak naprawdę, moi drodzy, powodem ich awantury jest, powód ich awantury, tak naprawdę, no nie do końca jest określony. Wiemy natomiast, że w samej komedii Fredry przedmiotem tegoż oczywiście zamieszania staje się mur graniczny, który rejent Milczek pragnie odbudować. Widząc to Cześnik oczywiście wysyła swoich ludzi, aby pozbyć się tej ekipy remontowej, jeżeli możemy to tak określić. Zanim jednak do tego doszło, poznajemy Cześnika jako mężczyznę, który mimo swojego wieku i różnych chorób nadal pragnie się ożenić. Nie dlatego, że jest szczególnie kochliwy czy uczuciowy, ale chodzi mu o ożenienie się z dość bogatą, najlepiej oczywiście, wdową. I na jego celowniku pojawia się niejaka podstolina, o której powszechnie wiadomo, że jest to majętna wdowa. Nic nie robi sobie z tego, że nie, powiedzmy nie do końca może być adekwatnym kandydatem na męża, swojego e, sługę, papkina, który przechwala się swoją mężnością i tym, że sobie świetnie radzi w ogóle z kobietami, wysyła jako takiego swata. No i oczywiście, moi drodzy, w międzyczasie natomiast Natomiast okazuje się, że jego podopieczna Klara jest zakochana z wzajemnością w synu Rejenta, Wacławie, ale nie mogą być razem, bo przecież dwaj panowie, opiekun i ojciec są mocno skłóceni, a Klara nie chce uciec z Wacławem, wolałaby jednak rozwiązać to w sposób uczciwy. I tak jak mówiłam, zaczyna się ten spór o odbudowywany mur, Papkin ponownie zostaje wysłany, żeby się rozprawić z tymi murażami. Oczywiście chowa się za węgłem, można powiedzieć, za ścianą, ponieważ nie chce brać udziału w bójce. Natomiast oczywiście później ogłasza, że wszystko zakończyło się tak fantastycznie z uwagi na jego wielkie męstwo i odwagę. Widząc to wszystko, Wacław postanawia wykorzystać sytuację i proponuje Papkinowi, że wróci z nim do tej części zamku Cześnika, jako jego jeniec. Papkin z kolei jest przekonany, że tak wartościowy jeniec jak syn z znienawidzonego rejenta będzie przyczyną, dla której Cześnik da mu w nagrodę rękę Klary. No, rzecz jasna, proszę Państwa, tak nie do końca tutaj się wszystko udaje. Będąc w zamku, Wacław namawia oczywiście Cześnika do zgody z rejentem, ale o tym nie może być mowy. Sam jednak okazuje się, że. Cóż, jest dawnym znajomym Podstoliny, który kiedyś przedstawiał się zupełnie inaczej, jako pewien człowiek o zupełnie innym imieniu. Natomiast Cześnik oświadcza się Klarze. Klara natomiast wymyśla dosyć ciekawy sposób na to, żeby swojego adoratora zniechęcić. Oprócz oczywiście zakazu mówienia przez pewien czas, ma on dostarczyć jej krokodyla. To są rzeczy, jasne żarty, ale. Cóż, Papkin chyba myśli o tym całkiem poważnie. No cóż, moi drodzy, w tymczasem no też jest tutaj ta podstolina, która ma wyjść za mąż za naszego. Cześnika. No i tym razem Rejent postanawia uknąć spisek wymierzony w swojego rywala. Nie tylko pisze skargę do sądu, wymyślając rzekome jakieś straszne obrażenia u swoich robotników, ale później wpada na pomysł, że jednak Podstolinę wyda za mąż, za swojego syna Wacława. Syna Podstolina jest bardzo chętna, bo tak jak mówię, ją z Wacławem łączy pewna przeszłość. Niemniej jednak, kiedy Papkin się o tym dowiaduje i donosi Cześnikowi, Hmm. Cześnik wpada w złość. Postanawia więc on tym razem spowodować, że rejent będzie stratny i nie dopuścić do realizacji jego planów. I oczywiście, widząc swoją Klarę z Wacławem, oświadcza im, że teraz tu, w tym momencie, oni ze sobą wezmą ślub. Młodzi. Aczkolwiek zaskoczeni, są szczęśliwi z takiego obrotu sprawy. Eee, ślub następuje. Eee, Klara okazuje się być bardzo bogata, bo wtem wszystkie pieniądze pod stoliny przechodzą na konto Klary eee, wraz z momentem jej wyjścia. Za mąż i wszystkie strony są zadowolone, i szczęśliwe, i następuje zgoda. A skąd tytułowa zemsta? No bo tak zobaczcie, jak jeden na drugim się mścił, i wbrew oczywiście oczekiwaniu jednego i drugiego zacietrzewionego sąsiada, wszystko kończy się szczęśliwie dla dwójki zakochanych. Dziękuję bardzo za uwagę.